Co muczysz? Co byś chciała? No już, zaraz zobaczymy. Jest, no chodź. No chodź, Fionka, chodź. Jest jabłuszko. Masz. Masz jabłuszko. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Idę, Fiona muczy. Tak sobie ją nauczyliśmy tutaj, że jak schodzę na dół, to zawsze na dół tutaj, czyli na ten ogród, bo jak się schodzi, to tam jest taka górka i schodzi się tak w dół. Zawsze tutaj u nas babcia, mama, no i teraz my mówimy, idziemy na dół. Jak schodzę, to coś dla tej Fiony mam. To jest najstarsza krowa w stawie, przywódczyni. I ona jest taka obłaskawiona. I teraz jak jabłuszka lecą już z jabłonki, z tej, którą kiedyś Wam pokazywałam, co żeśmy tak trafem kupili na przepadło jako podkład. I jak to jabłuszko leży, to Fionie zawsze tam zaniosę. Ilekroć idę, 5-6 razy dziennie tutaj na dół na ogród, Fiona muczy. Muczy i czeka, że coś dostanie. Tak żeśmy sobie ją po prostu nauczyli. Edziu jak idzie dawać śrutę do koryta, niesie wiadro i one też już się przyzwyczaiły, że wiadro oznacza śrutę. I jak Edziu idzie tylko z wiadrem, czy ja stuknę, od razu muczy, bo ona chce śrutę. Zwierzęta się przyzwyczajają, są bardzo dobrymi słuchowcami, kojarzą fakty, kojarzą rzeczy, kojarzą osoby i kojarzą wydarzenia. Także ona bardzo dobrze kojarzy. Wybraliśmy czosnek przedwczoraj i już nie mieliśmy siły, żeby go rozkładać. Już nam się po prostu nie chciało. Nie ma co tutaj czarować ani oszukiwać. I ten czosnek został. I tak dzisiaj już go koniecznie trzeba rozkładać, bo ten, który był gdzieś tam do powietrza na wierzchu, to obsychał ładnie, ale w środku ten, który nie miał dostępu powietrza, jest cały czas mokry. No i niestety jeszcze ze dwa dni i zacznie mi pleśnieć. No a tego raczej bym nie chciała. I teraz go rozłożę na kilka dni, żeby on tutaj mi wstępnie przesechł i będę już go oczyszczać. Może powiążę go w pęki, no tutaj zobaczę. Moja babcia zawsze wiązała w warkocze, w takie girlandy i podwieszała. Później mama to wiązała, ale zdecydowanie szybszą metodą jest rozkładanie tego czosnku. Nie trzeba siedzieć dwa dni i wiązać go. Jak się ma 50-100 główek, to można powiązać, ale jak ma się tego tysiące, no to nie da rady. Rozkładam tutaj czosnek w tunelu foliowym na stołach do tapetowania, które kupiłam w tamtym roku do szklarni pod doniczki z pomidorami, z papryką. I dosyć fajnie one mi się nawet sprawdzały, chociaż na dłuższą metę nie są to stoły do tego celu przeznaczone. One zaczęły mi się wyginać. No są one z płyty zrobione do tapetowania, a nie do utrzymywania doniczek. No ale nie wywaliłam ich, mimo że one się powyginały, powykrzywiały, to tutaj zostawiłam i teraz bardzo dobrze mi się przydały właśnie do suszenia czosnku. Część zostawiłam na przyczepce koło domu, no a ten porozkładam sobie tutaj, bo tam już nie mam miejsca. Część muszę też zostawić pod dachem na cebulę, bo już niedługo też będziemy cebulę wybierać. No i pójdzie ona właśnie pod dach. No to czosnek sobie tutaj rozkładam. I teraz zobaczcie, jaki on jeszcze jest mokry, ten w środku.
jakby dopiero był z pola wyciągnięty i jak takie coś by teraz leżało na kupie, niestety nie ma dostępu powietrza, jest ten dostęp ograniczony, czosnek zacznie pleśnieć, no i gnić, on musi wyschnąć, dokładnie wyschnąć, później obczyszczę go, poobcinam mu korzonki i będzie. No i dobra. Część czosnku jest koło domu na przyczepce. Część tutaj na stołach. Jeszcze przywiozę, bo mam jeszcze dwa kartony. To położę sobie na palecie na ziemi, tak żeby jednak między paletą a tym czosnkiem był przewiew. Paleta jest na klocuszkach. To on będzie ładnie dosychał. A jeden zawiązałam sobie tutaj w pęk. Kiedyś to wiązało się w warkocze, splatało się i moja babcia też wyplatała, umiała naprawdę wypleść ten czosnek, brała po 3-4 do kupy i zaplatała w ten warkocz, ale tak go wypletła, że on był dookoła. Dookoła były główki czosnku. No miała do tego po prostu dar. Uczyła mnie i też umiem ten czosnek wypleść, ale to robi się jak ta łodyga jest jeszcze taka nieuschnięta, ale nie zielona. Musi być podatna na to wyplatanie. Nasz tutaj stał dłużej, bo czekaliśmy, żeby trochę to pole obeschło. No i on tutaj za bardzo zrobił się sztywny, więc nie wyplecie z niego warkocza. Ale sznurkiem go związać można. Babcia, jak dłużej trzymała czosnek w polu, no to też go później sznurkiem zawiązywała i wieszało się taki czosnek w stodołach, w jakichś takich wiatach pod sufitem bądź na drągu i on wisiał sobie aż dokładnie wysechł przed przymrozkami. Babcia go obcinała, ładnie z tego piachu oczyszczała i później trafiał on do kosza wiklinowego, które dziadek wyplatał. Dziadek też wyplatał kosze wiklinowe. Już jak przyszła zima, to on tej wikliny napozyskiwał, parzył ją i później całe wieczory w garażu napalił sobie w piecu i wyplatał te koszyki. I do takich koszyków właśnie między innymi babcia dawała czosnek. Czosnek suchy, wysuszony. Jakby zobaczyła dzisiaj ten mój, to by powiedziała: o matko, ale gnój. Tak kiedyś mówiono, jak było coś bardzo mokre, jak było takie prosto z bagna wyciągnięte, to mówiło się zwykłym chłopskim językiem, ale gnój, po prostu gnój. Te ziemniaki, te kartofle to gnój. Tak samo by powiedziała o moim czosnku, ale gnój. No i czosneczek teraz będzie tutaj dosychał. Jak długo? No to wszystko zależy od temperatury, cyrkulacji powietrza, od wiatrów. Może być, że będzie dosychał kilka dni, a może tak być, że będzie dosychał nawet i 2-3 tygodnie. Takie wianki wisiały długo do przymrozków. Ten tutaj też sobie może leżeć, nie będzie mi przeszkadzał. Także niech on wyschnie dobrze, niech on doschnie. No i będziemy go później czyścić, skubać. Skubać z tych pierwszych takich piórek, żeby wyglądał ładnie. Rozkładam czosnek w tunelu foliowym i tak co chwileczkę coś tutaj chrupi, stuka, puka. Wyszłam zobaczyć, co to, bo tak mnie to zaciekawiło. I wiecie co, dzięcioły łupią już orzechy laskowe. Tak się zastanowiłam, co one łupią, bo przecież to jest dopiero początek sierpnia, tam jeszcze nie ma tego orzeszka, jest tylko takie to, taki mały zalążek. Zerwałam jednego, rozłupałam i jakie moje zaskoczenie, jest normalny orzech. Powiem szczerze, że jestem zaskoczona i to bardzo. O! Jest! Jest! Zaraz Wam pokażę. Zobaczcie, jak skubana dorwała kiść orzeszków i jak je trzyma. To spryciara. Ale jak je chrupi.
macie okazję zobaczyć złodziejkę naszych orzechów. Ona się nie boi już praktycznie wcale, jest oswojona, my jej tutaj nie wyganiamy. No zbiera se te orzechy, no to niech se zbiera, no to jest wyścig. Albo Edziu, albo ona. W tym wypadku ona, Edziu, wyjechał na 1,5 tygodnia w swoje strony troszeczkę odpocząć, po nim pojadę ja odpocząć. No i wywiórka korzysta. I jak to się mówi, kot z domu myszy harcują. Witajcie kochani, minęło tydzień od kiedy tutaj rozkładałam czosnek, bardzo ładnie on tutaj dosycha, temperatura nie odpuszcza, cały czas jest gorąco, gorąco, jeszcze raz gorąco, parno, duszno i taka pogoda jest bardziej tropikalna niż środkowoeuropejska, wiewiórka też nie odpuszcza, łupi na leszczynie orzeszki, aż trzeszczy. Edzia jeszcze też nie ma, także ona sobie jeszcze pozwala. No za kilka dni wróci, to jeżeli zdąży, to trochę tych orzechów sobie oberwie, a jeżeli nie, no to tak jak co roku będziemy zamawiać na kilogramy i orzechy będziemy mieli. Później tutaj tak jak też co roku wynosimy tej wiewiórce po kilka orzeszków dziennie, ona przychodzi sobie i te orzechy zajada. Czosnek bardzo ładnie dosycha, jeszcze zostawię go tutaj na tydzień do dwóch, bo nie wszystek mi się ładnie obczyszcza, są główki takie mocno zalepione w tym bagnie, że jeszcze, o widzicie, jeszcze mu tu brakuje do tego, aby go obczyścić, ale są też główeczki, które już ładnie się obczyszczają, tutaj te wierzchnie łuski poobsychały, piasek odchodzi, no i zaczyna on nabierać wyglądu. Jeszcze poobcinam później te korzonki, obetnę tutaj tą zeschniętą łodygę i czosnek będzie się ładnie przechowywał. Wygląda on naprawdę imponująco, bardzo ładny, jestem mega zadowolona. Jesteśmy tutaj naprawdę zaskoczeni tym czosnkiem, że on taki urósł, bo widzieliście jak to wszystko wyglądało. Jeszcze 1,5 miesiąca temu, 2 miesiące zdawało się, że z tego czosnku nic nie będzie, bo tam stała woda. Później on zarósł zielskiem. No i dobrze, że nie wyplewiliśmy tego czosnku, nie usuwaliśmy tego ziela, bo niestety on by zgnił. A ziele korzeniami wypiło większość wody i nasz czosnek się uratował. Jesteśmy zadowoleni, cieszymy się tutaj naprawdę, bo możemy czosnek zaliczyć do bardzo udanego plonu, czego i oczywiście Wam życzę. Na dzisiaj to będzie tyle. Kończę ten odcinek z czosnku. Odcinek naprawdę taki dający motywację, dający pozytywną energię i wiarę, pokazujący z takim, można powiedzieć, ten odcinek jest takim morałem na końcu, że wierzyć trzeba do końca, nadzieja umiera ostatnia, bo nieraz, niejednokrotnie, jak wychodzimy na nasze ogrody, zobaczymy jakiś kataklizm, jakieś nieszczęście, załamujemy się, spisujemy to na straty i czujemy się tacy przegrani. A tutaj do końca trzeba mieć wiarę. Mój czosnek jest tutaj tego dowodem. Ja też na początku, jak zobaczyłam tą wodę, później drugi raz, to już mówię, nie, nie ma szans. A to zielicho to już w ogóle. No ale jak mi tutaj starsze osoby mówiły, będzie dobrze, no to tak zaczęłam kówkować, no chyba będzie dobrze, one wiedzą lepiej niż ja. No i jest dobrze, jest bardzo dobrze. I tego też, kochani, życzę Wam. Na dzisiaj to jest tyle. Idę dalej do podlewania teraz, a Wam życzę dużo radości, uśmiechu i przede wszystkim wiary, wiary, nie poddawania się jakimś takim małym niepowodzeniem. Trzeba wierzyć. Jedno nam da kopa w tyłek, ale drugie za to nas pogłaszcze po główce i życzę Wam, żeby tych takich pogłaskań po główce było jak najwięcej. Do następnego. Pa, pa!